Cześć, witam się z Wami w kolejnym vlogu, który jest w sumie kontynuacją tego poprzedniego. W poprzednim pokazywałam, jak przygotowuję się do wyjazdu, a dzisiaj jakby jest ten sam dzień, ale w tym już wyjeżdżamy, także mam tutaj moje rzeczy, zniosłam je po prostu na dół i za chwilę będę wychodzić na autobus, bo muszę dojechać na dworzec, ponieważ jadę do Wrocławia. Wylatuję z Wrocławia, lecę do Londynu Stansted. Mój lot jest wcześnie rano, więc po prostu na noc zatrzymuję się u mojej rodziny tam we Wrocławiu. I co jeszcze? No i później jak dolecę, to tam z lotniska mam już kupiony bilet na autobus, który powinien mnie przywieźć do Cambridge. I pewnie stamtąd muszę dojść do mojego koledżu. Więc tak się prezentuje plan. To będzie moje najbliższe kilkanaście godzin. Trochę się stresuję, zaczynam się stresować pomału. Teraz do mnie dochodzi, że bardziej chyba w sumie przyjazdem tam na miejsce i jak to będzie, jak się odnajdę znowu, mimo że już raz tam byłam, to jednak trochę mnie to stresuje. Bo 10 miesięcy to trochę długa przerwa i tak więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. A tu już czekam na mój pociąg na dworcu i pokazuję Wam ładne widoczki z okna pociągu, a jak ładne widoczki się skończą, to pokażę Wam, że montuję dla Was poprzedniego vloga. A tu już jesteśmy we Wrocławiu, także możecie zobaczyć trochę Wrocławia nocą. I magicznie jest już poranek, kiedy jedziemy na lotnisko. To właśnie jest lotnisko. Jestem już na lotnisku i chilluję w takim żółtym fotelu. Ale ogólnie to nie obyło się bez strat, bo w tym punkcie kontroli bagażu został mi zabrany słoiczek z taką pastą z fasoli. I w sumie przypuszczałam, że tak będzie, ale no sprawdziło się, więc lecę bez niego, ale tak już jestem. Po całej kontroli, sprawdzeniu wyników testu i tak dalej, więc teraz po prostu sobie siedzę i czekam. Mam około chyba godzinę do otwarcia bramek, więc zjem jakieś śniadanie czy coś, albo po prostu pójdę spać. To też jest prawdopodobne, bo no pobudkę o 4:00 to jednak są słabe klimaty. W ogóle specjalne podziękowania należą się pieskowi Killerowi, który spał dzisiaj ze mną w nocy, w sensie spał na moim łóżku i pilnował mnie i to było strasznie urocze, więc pozdrawiam Cię, Killer. Przeszłam pomyślnie przez kontrolę paszportów i w ogóle, więc teraz siedzę sobie i czekam w takim miejscu, zaraz Wam pokażę, po prostu na mój autobus, który odjeżdża za trochę mniej niż godzinę, no i jadę nim do Cambridge. Thank you.
słuchajcie, jestem już, dojechałam szczęśliwie do pokoju, jestem szczęśliwa, ogólnie to już ten stres mi jakby odszedł w podróży i teraz jak tu jestem na miejscu i czekam właśnie na moich znajomych i tak dalej, żeby się z nimi zobaczyć, to jest super. Ogólnie moim pokojem jestem pozytywnie zaskoczona, mimo że jest malutki, ale to jeszcze może Wam nie będę mówić, bo planuję nagrać room tour niedługo, jak już się tutaj zagoszczę, rozgoszczę i tak dalej, ale jeszcze bardzo mi poprawiło nastrój to, że normalnie podjeżdżam i okazuje się, że pode mną będzie mieszkać ktoś z Polski i jeszcze słyszę na dworze język polski od razu pod moim oknem i się zastanawiam, co jest, i się okazało, że właśnie dwie panie, które tu pracują, też jedna z nich właśnie będzie tutaj się kręcić, bo gdzieś będzie sprzątać czy coś i ogólnie właśnie rozmawiały sobie u nas na ogródku i miałam takie, o, ale fajnie, także generalnie właśnie w Anglii to jest tak, że mam wrażenie, że jak się wyjedzie, no to później wszędzie słychać język polski na każdym kroku, więc to trochę tak pomaga się oswoić z tęsknotą za domem i to w ogóle ta więź, która tutaj łączy Polaków, to też jest niesamowite, jest takie, o, z Polski, witaj, jeju! Dziękuję bardzo za oglądanie i że byliście ze mną w tym ważnym dla mnie dniu, kiedy wracam tutaj i mam nadzieję, że będziecie mi dalej towarzyszyć w tej przygodzie i zobaczymy się w następnym filmie niedługo, także pozdrawiam Was wszystkich, rodziców, a w szczególności mamę i tatę i do zobaczenia, pa, pa!